Sześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 19 września i posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania. Nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany. Niekłótliwy. Niechciwy na grosz. Dobrze rządzący własnym domem. Trzymający dzieci w uległości. Z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o kościół boży? Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie, nieobudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, której jest Chrystusie Jezusie. Ten dzisiejszy fragment uświadamia mi bardzo mocno, że to życie duchowe nie dzieje się w oderwaniu od naszego codziennego życia, od tych bliskich osób, które mamy wokół siebie, że życie i praktyka religijna zaczynają się od tych, którzy są najbliżej nas, ci, z którymi przebywamy na co dzień, z którymi pracujemy, z którymi się przyjaźnimy. To są pierwsi odbiorcy naszej wiary. Ci, którzy pierwsi mogą zweryfikować, czy nasza wiara, nasza modlitwa, nasze dążenie do Chrystusa rzeczywiście wydaje owoce. Pomóc się dzisiaj za tych wszystkich, których masz przy sobie, blisko siebie, abyś dla nich był świadkiem Chrystusa. Niech Was Bogusowi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.